Festiwal Kwiatów to jedno z tych wydarzeń, które przyciąga miłośników przyrody i dobrej zabawy. Co roku Miejski Ogród Botaniczny odwiedzają rzesze stałych bywalców oraz niemała grupa osób, które uczestniczą w festiwalu po raz pierwszy. Jako mieszkańcy Zabrza można powiedzieć z lekkim wstydem, że pierwszy raz tu przyszliśmy. No, podoba nam się, są bardzo fajne stoiska, lubimy ten klimat. Czekamy jeszcze na jakiś ciekawy koncert, więc pełna recenzja dopiero jak coś usłyszymy. To taka niespodzianka, bo nie czytałam, że dzisiaj jest. Przyszłam po prostu do Ogrodu Botanicznego i jednocześnie razem z przyjemnością mogę zrobić małe zakupy tego, co lubię. Bardzo fajna, podoba mi się. Warto tu przyjść, bo bardzo dużo można tu wiele zobaczyć rodzajów kwiatów. Można kupić różne rośliny na balkon. Teraz się zaczyna już sezon. Można też odpocząć. No i naprawdę polecam. Oprócz możliwości zakupienia ziół, kwiatów i krzewów na wszystkich, niezależnie od wieku, czekały ciekawe warsztaty, konkursy i pokazy. Wszystko tradycyjnie pod hasłem Natura, Sztuka i Piękno. Festiwal to także bogaty program artystyczny. W tym roku zapraszamy młodych, utalentowanych z przyszłością, czyli koncert zabrzeńskich laureatów ogólnopolskich konkursów artystycznych. Mamy również muzykę z prądem, czyli koncert zespołu Blues Bazar, prezentację premierowej drogiej płyty. Mamy również koncert zespołu Grzegorz Kapołka Trio. Zapraszamy na występy naszych najmłodszych, czyli wierszolaki na scenie, czyli wierszolaki z Ekopaki. Będziemy mogli posłuchać również takiego spotkania rockowego, gdzie zespół TSA i The Branchers będą walczyły o tytuł najlepszej kapeli rockowej. Festiwal Kwiatów to nie tylko doskonała zabawa i jedno z ciekawszych wydarzeń w mieście. To również doskonała promocja Ogrodu Botanicznego oraz Zabrza. Właściwie takiej oazy zieleni, odpowiednio ukształtowanej, przemyślanej i zaplanowanej, zrealizowanej, takich miejsc jest niewiele na Śląsku, myślę. No i cieszymy się, że w Zabrzu mamy właśnie takie miejsce. Frekwencja z roku na rok nam wzrasta, a te imprezy, które mają czy charakter cykliczny, tak jak ta, czy takie powiedzmy służące i reklamie, i też powiedzmy propagacji naszego ogrodu, przyciągają coraz więcej osób i z tego się bardzo cieszymy, bo po to jesteśmy. Ogrodów botanicznych w Polsce rzeczywiście nie ma jakoś szczególnie dużo. My z naszego jesteśmy dumni między innymi dlatego, że on ma swoją historię. Faktycznie w ostatnim czasie, także w naszym województwie, nowe ogrody botaniczne powstają, ale nikt nie ma przecież tak starego zasobu roślin. A roślina, jak wiadomo, żeby mogła zachwycać, żeby mogła być piękna, potrzebuje czasu. I nasz ogród pod tym względem jest zupełnie niezwykły. Jesteśmy z tego bardzo dumni i cieszymy się, że tak wiele osób chce przyjeżdżać do Zabrza i podziwiać nasz niezwykły zbiór roślin. W pewnym sensie tematem przewodnim tegorocznego festiwalu był prąd. Zebrani mogli odwiedzić kino napędzane rowerami, zapoznać się z najnowszymi panelami słonecznymi oraz zobaczyć elektryczne samochody, w tym słynną Teslę. Prezentowany nasz model 60D to już półka zwykłych samochodów jak Ferrari, tak? 4-5 sekund do setki i moment dostępny od razu. Ta krzywa nie jest taka jak w samochodach spalinowych. Nasza wersja to wersja z napędem na 4 koła. Ładowanie z tego typu stacji jest około 6 godzin z chargera Tesli, około 25 minut nawet. Gdybyśmy chcieli w wniosku z naszym w domu to podładować, no to już ten czas jest znacznie wydłużony, ale da się użytkować to na co dzień, tym bardziej, że zasięg naszego modelu to około 330 km, przy oszczędnej jeździe 400 km. Swój elektryczny samochód zaprezentowało również zabrzańskie przedsiębiorstwo energetyki cieplnej. W zasadzie jest to nowinka dalej na polskim rynku. Bardzo dużo ludzi się o różne rzeczy pyta, a my w zasadzie się sami też uczymy. Uczymy się jego eksploatacji, uczymy się użytkowania, uczymy się, jak w ogóle ten samochód jeździ. Cieszymy się też z tego, że poszliśmy w takim kierunku. Bardzo dużo firm mówi o ekologii, mówi o oszczędności środowiska. No my staramy się mówić i realizować. Równie elektryzujący był tradycyjny sobotni punkt kulminacyjny festiwalu, w ramach którego w tym roku wystąpiła z piorunującym programem grupa Gromowładni.